Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym krótka prezentacja trzech radiotelefonów. Prezydent Lincoln, prezydent HR2600 i następny prezydent Lincoln. Zacznę od dolnego radiotelefonu, tego, który jest aktualnie podłączony. Widok na radiotelefon z góry, w górnej części obudowy, widać wywiercone otwory. Oryginalnie ten radiotelefon jest przystosowany do pracy z wkładką dynamiczną, a ponieważ już mikrofon został zamieniony, nie jest oryginalny od tego radiotelefonu i w środku znajduje się wkładka elektretowa, aby radio pracowało z taką wkładką, musi być doprowadzone zasilanie do wkładki elektretowej. Aby było większe wzmocnienie mikrofonu, ktoś w środku zastosował dodatkowo wzmacniacz, który był zasilany bezpośrednio podłączonym przewodem do napięcia zasilającego 12 V. Po tych przeróbkach przy wtyku mikrofonowym z drugiej strony płytki zostały poprzecinane ścieżki. Również nie działała zmiana kanałów na mikrofonie. Mikrofon podłączyłem już prawidłowo z oddzielnego stabilizatora napięcia i w tej chwili nawet działa zmiana kanałów do góry i do dołu. W tym radiu był wymontowany oryginalny potencjometr od kalibracji SWR-u i w to miejsce był wstawiony taki potencjometr i podłączony do płynnej regulacji mocy SSB. Prawdopodobnie przy tak dużym wzmocnieniu mikrofonu i przy pracy z modulacją SSB radio mogło się sprzęgać, dlatego właściciel stwierdził, że można wyprowadzić regulację mocy wyjściowej SSB na takim potencjometrze z przodu w tym miejscu. Na wyświetlaczu w tym miejscu było widać taki ciemny prążek. Po rozkręceniu obudowy został wyświetlacz cały wyczyszczony, umyty i nie ma już żadnego śladu po skazie, która poprzednio była. Radio już zostało sprawdzone, zestrojone i to, co można było wymienić, już jest w nim wymienione. Teraz widok na radiotelefon od spodu, czyli od strony płytki procesorowej. Radiotelefon był już przez kogoś wcześniej naprawiany. Widać to po przewodach, które łączą ścieżki. Najprawdopodobniej był wymieniany ten układ scalony. Jest to synteza PLL. I przy wyjmowaniu prawdopodobnie popękały ścieżki i zostało to połączone w tym miejscu przewodami, widać gołym okiem. Właściciel tego radia zdecydował się dodatkowo wymienić głośnik w tym radiotelefonie, ponieważ nie jest to oryginalny głośnik, zresztą widać po mocowaniu tego głośnika. Następnie prezydent HR2600. Ten radiotelefon jest sprawny. Został przyniesiony przez klienta do sprawdzenia regulacji ustawienia tak, aby działał jak fabrycznie, albo może nawet i lepiej. Od strony elementów radio wygląda przyzwoicie. Nie widać tu specjalnie jakichś przeróbek. Od strony procesora również ładnie to wygląda. Przynajmniej płytka procesorowa nie widać, żeby była lutowana.
albo żeby było coś wymieniane. Natomiast przy końcówce mocy już z daleka widać te luty, aż się świecą, czyli są nowe. Prawdopodobnie było coś już tu wymieniane. Przy całej końcówce mocy widać, że było już coś tu lutowane, ale to później już po zrobieniu filmu sprawdzę, czy te tranzystory są oryginalne, jakie zostały tu wstawione, czy nie są to przypadkiem jakieś zamienniki. Trzecie radio, prezydent Lincoln. Ten radiotelefon został kupiony przez właściciela radia HR2600 specjalnie z myślą o tym, żeby służyło jako tak zwany dawca części zamiennych. W dolnej części obudowy został przyklejony jakiś tajemniczy przycisk oraz pudełko plastikowe z potencjometrem, prawdopodobnie albo tłumik, albo płynna regulacja wzmocnienia toru odbiorczego. W taki sposób zostało to wszystko połączone. W tylnej części obudowy widać zamontowane gniazdko, które nie jest do niczego podłączone. Plastikowa obudowa przy wyświetlaczu została powycinana, powyrywana. Został taki, jak widać, lej po bombie. Jako podświetlenie zastosowano taki pasek z diodami, prawdopodobnie LED, który nie jest nawet nigdzie przymocowany. Leży sobie po prostu luźno. No i tu rezystor ograniczający prąd płynący prawdopodobnie do tego wyświetlacza. Tak wygląda przeróbka w tym radiotelefonie. Z tyłu w obudowie mamy dodatkową jakąś masę, która jest zaczepiona za śrubkę, której też nie ma. I w tylnej części obudowy mamy pozostawiony otwór po gnieździe antenowym, które zostało przeniesione przez kogoś. I tu dodatkowo mamy następne gniazdko, które też do czegoś miało służyć. W części odbiorczej też widać, że ktoś kręcił rdzeniami w filtrach. Są powykręcane praktycznie do góry. Nigdy nie zdarzyło mi się, aby fabryka tak wyprodukowała te filtry, żeby rdzenie musiały być aż tak mocno powykręcane do góry. I teraz od strony płytki procesorowej widać tajemniczą płytkę. Najprawdopodobniej miał być to przedwzmacniacz antenowy. Został w ten sposób zamontowany. Jakieś tajemnicze przewody, które luzem sobie leżą. Tak wyglądają przeróbki w niektórych radiotelefonach. Oczywiście bez komentarza. Podłączyłem napięcie zasilające do radiotelefonu, aby sprawdzić, jak ono świeci. Tak wygląda wyświetlacz. I tak pokazuje nam częstotliwość. Tak wygląda podświetlenie teraz w tym radiotelefonie, a świeci tak mocno, że chyba latarnia morska słabiej świeci od tego podświetlenia. Jak pokazałem w filmie, niektórzy kupują radiotelefon,
wykonują różnego rodzaju przeróbki, modyfikacje, czasami we własnym zakresie. Następnie sprzedają radio, ktoś inny je kupuje i aby mieć radio o parametrach fabrycznych, musi usunąć te wszystkie przeróbki. Oddaje radio na przykład do serwisu, a serwisy później mają z tym problem, ponieważ nie wiadomo, gdzie, co i dlaczego zostało w którym miejscu podłączone i dlaczego radio działa tak, a nie inaczej. Przy radiotelefonie fabrycznym mamy schemat, z którego możemy skorzystać, natomiast wszystkie przeróbki robione we własnym zakresie niestety utrudniają pracę serwisu. I dlatego życzę wszystkim dalekich łączności i pozdrawiam.